Jakie wartości mogą nas łączyć z państwem, w którym ma oficjalny marsz Armii Ukraińskiej, jest to hymn Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów? Jakie nasze wartości mogą łączyć z państwem, gdzie oficjalnym pozdrowieniem w wojsku, w policji, w służbach mundurowych jest oficjalne zawołanie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów przejęte od Związku Faszystów Ukraińskich? Jakie nas wartości mogą łączyć z państwem, gdzie ulice Bandery i pomniki tegoż terrorysty stoją już, prawda, nie we Lwowie, tylko nie w Tarnopolu, nie w Stanisławowie, a aż daleko po lewej stronie za Dnieprem? Szanowni Państwo, patrząc na tą salę, serce mi rośnie i chciałbym powiedzieć, że Polska jest tutaj. Mimo to, że się chodzi, obserwuje, niestety słucha i ogląda różne rzeczy, które uziemiają nas bardzo, zasmucają, tym niemniej Polska jest tutaj i wierzę, że Polska się odrodzi. Odrodzi poprzez prawdę, którą głosimy tutaj, którą chcemy uczciwie odkrywać i którą chcemy donieść do coraz bardziej szerokich odbiorców wśród społeczności polskiej. Chciałem początkowo, słuchając przemówienia mojego niezrównanego przedmówcy, kolegi Czesława Partacza, wejść w lekką polemikę z tymi geopolitycznymi mrzonkami, które kolega przedstawił. Razem z tym, no potem się połapałem, że to są marzenia sprzed wojny. Marzenia sprzed wojny, kreślenie sobie jakichś konstruktów geopolitycznych, w których Polska i Ukraina miałyby odgrywać rolę wiodącą, w których Polska i Ukraina były traktowane jako równorzędne podmioty realizujące pewną wizję. Otóż jestem, proszę Państwa, jak najbardziej daleki od tego, żeby tego rodzaju pomysły, które w tej chwili są bardzo popularne, które się stały swego rodzaju ideologią, lansować i poważnie rozpatrywać. Stąd też moje przemówienie chciałbym, prawda, osadzić w sprawach ważnych, związanych z tym, że nie wolno nam iść na skróty. Wejdę jednak w polemikę bardzo taką, prawda, techniczną z profesorem Partaczem, który mówił o tym, że państwo ukraińskie, znaczy, bo to akurat do niego należy, prawda, to jest sprawa osadnictwa Słowian zachodnich na terenach współczesnej Ukrainy Zachodniej, tak zwanej dawnych Grodów Czerwieńskich i dalej. Mówienie o tym, że były to tereny należące czy zajęte przez Ukraińców. Proszę Państwa, wyrazy trzeba, jak wybitny polityk wszechczasów powiedział, ważyć. Trzeba, prawda, bardzo przywiązywać wagę do... Nie ma prawa, prawda, stosować skrótów myślowych. Nie było to żadne państwo ukraińskie, nie byli to Ukraińcy, były to ziemie ruskie. I z Rusią Polska była sąsiadem przez wieki. Ruś weszła do składu, część Rusi weszła do składu państwa polskiego, natomiast Ukraina jest to rzeczywistość, która powstaje na początku XX wieku. Przed tym Ukrainy jako podmiotu prawa międzynarodowego, jako pojęcia też, prawda, narodowego nie istniało. Był... Proszę Państwa, stąd też... Natomiast pojęcie narodu ukraińskiego się tworzy na przełomie XIX i XX wieku. Tworzy się koncepcja Ukrainy. Nie będziemy
z racji na ograniczenia czasowe, a wiem, że dotychczas pan przewodniczący bardzo łaskawie traktował moich przedmówców. Ja prawdopodobnie nie będę zasługiwał aż na taką łaskawość, stąd też będę musiał się trzymać dyscypliny czasowej, proszę państwa. Ale będziemy mogli porozmawiać i w kuluarach, i przy dyskusji, ewentualnie gdyby taka zaistniała, jak Ukraina się tworzyła. Natomiast mógłbym przytoczyć liczne cytaty mówiące o tym, że tereny, które w tej chwili zaliczamy do Ukrainy, były to tereny, prawda, nie mające wspólnej jakiejś świadomości narodowej. Były to tereny zamieszkałe przez ludność ruską, tak ogólnie to określamy, natomiast, proszę państwa, która nie miała też wspólnego mianownika, gdy chodzi o wspólną nazwę, która nie miała jakichś wspólnych dążeń, które określałaby inteligencję czy elity tejżeż narodowości. Po prostu tych elit nie było. Dlaczego tak się stało, prawda, jest to osobny wykład i do tego możemy kiedyś przejść. Natomiast tworzy się nowa tożsamość, proszę państwa. I tutaj bym chciał nawiązać do tytułu wykładu ludobójstwo banderowskie czy ukraińskie. Prawda się wydobywa, proszę państwa, spod tych złóż różnego rodzaju kłamstwa, spod tych śmieci, które zostały ponarzucane, wydobywa się jak ten strumyczek. Wierzymy, że ta prawda wyjdzie na jaw i popłynie swym korytem jako potężna rzeka, która zmywa wszystkie kłamstwa i wszystkie nieprawdy związane z ludobójstwem ukraińskim. Natomiast, proszę państwa, trzeba popatrzeć, jak się tworzyła ta świadomość nowa, która była kontynuowana przez banderowców, przez nacjonalistów ukraińskich i która do dnia dzisiejszego jest rzeczywistością, która kształtuje, prawda, państwo ukraińskie. Otóż ta nowa świadomość, która się wytworzyła wśród tej ludności ruskiej, była to świadomość nacechowana nienawiścią. Była to świadomość, która wyrastała nie na pozytywnych wzorcach, tylko na wzorcach zaprzeczenia tożsamości, którą przyjęły części elit ruskich, bądź to rosyjskiej, czy też polskiej. Więc w 1848 roku Austriacy, chcąc rozbić polską irredentę w Galicji, wszczepili w środowisko kleru grecko-katolickiego nienawiść do Polaków. Więc, prawda, swoją tożsamość nowe elity ruskie określały stopniem nienawiści do Polaków. Tak wspomina jeden z działaczy galicyjskich, ruskich połowy XIX wieku. Czyli był ten dobrym Rusinem, kto nienawidził Polaków. Polacy z kolei, i tutaj trzeba, prawda, też uderzyć się w pierś, prowadzą względem ziem ruskich nieustającą politykę, proszę państwa, budowaną na rusofobii, która wszczepia w ten żywioł, prawda, element nienawiści do Rosji, którą projektujemy sami w ramach tych emocji, w ramach tych nierozumnych zrywów, które wstrząsały narodem polskim od czasu do czasu i doprowadzały do wykrwawienia i niszczenia narodu polskiego. Po powstaniu styczniowym rzesze powstańców docierają do Galicji i zaczynają, prawda, tworzyć tą tożsamość ukraińską. Polacy tworzyli tą tożsamość. Proszę państwa, pierwsze dzieła Szewczenki, które się ukazały we Lwowie, to były dzieła wydane przez Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Pierwsze gimnazja, dyrektorami gimnazjów ukraińskich, czyli, prawda, nie ruskich, które istniały dotychczas, byli Polacy. Szczepiała się, prawda, ten ferment nienawiści, więc połączenie tych obu nienawiści względem fobii, bym powiedział, względem Polaków i względem Rosjan, złożyły się na nową tożsamość. W sposób bardzo radykalny ta tożsamość zapromieniowała w czasach banderowskich.
Tym niemniej postępy spustoszające, prawda, bo tworzą swoje formacje wojskowe, określając jakieś fantastyczne wizje państwa ukraińskiego, bo to były fantastyczne wizje, prawda, nie podszyte żadnym faktem historycznym, żadną tradycją, proszę państwa. Nic nigdy nie łączyło Ruś Podkarpacką, która od zmierzchu wieków należała do korony świętego Stefana i dajmy na to ziemię należące do Rzeczypospolitej, korony polskiej czy też Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ziemie zdobyte na Tatarach przez Rosjan, prawda, czy dawne dzikie pola, na których powstała Noworosja, prawda, z tymi miastami, które w tej chwili, prawda, ociekają krwią, również nigdy nie były złączone z żadną ideą państwowości, zresztą ziem zamieszkałych przez ludność ruską, czy też małoruską. A więc powstaje nowa świadomość, powstaje też, prawda, w związku z tym też tworzą się nowe podejścia do sąsiadów. Brak państwowości tworzy znowuż kolejne chore koncepty, zgodnie z którymi państwo odwieczne Ukraina zostało podbite. Brak państwowości jest winą nie tego, że nie faktów obiektywnych, historycznych, tylko tego, że czyjeś zła wola spowodowała to, że tego państwa nie istnieje. Prym oczywiście w tym prowadzili Polacy w tej historiozofii nacjonalistów ukraińskich, ale też, proszę państwa, no, później też skierowane zostało ostrze nienawiści w stosunku do Rosjan. Trzeba powiedzieć, proszę państwa, że agresywność, elity zazwyczaj kształtują lud. Tak żeśmy mieli, prawda, w historii Polski. Wieszczowie w czasie braku państwowości, prawda, swym słowem podnosili wszystkich obywateli ziem polskich do wyżyn. Mickiewicz, Słowacki, prawda, to są utwory bardzo oduchotworione, bardzo wysokiego lotu. Natomiast na Ukrainie świadomość się kształtuje pod wpływem poezji Szewczenki, o czym też pani doktor Kolińska tutaj prawdopodobnie będzie, czy ma książkę Hajdamacy, której krytyczną edycję przygotowała. Proszę państwa, więc apoteoza rzezi, apoteoza nienawiści w postaci chociażby ojca zażynającego swe dzieci z racji na to, że te dzieci były zrodzone z matki Polki. Czyż nie jest to jakiś archetyp, który wprowadza nas w rzeczywistość Wołynia 1943? Więc korzenie tej nienawiści miało o wiele głębszą pożywę, aniż tylko ideologię nacjonalizmu ukraińskiego. I w sposób proroczy zresztą błogosławiony biskup Chomyszyn o tym mówi. Proszę państwa, my mówimy o tych takich też skrótach, bo nie każdego stać, żeby przeczytać, prawda, całą spuściznę Chomyszyna, czy Dwa Królestwa, czy Problem Ukraiński. Sięga właśnie on do czasów tworzenia się nowych elit i tym, który dał początek, jak on mówi, zboczonemu nacjonalizmowi ukraińskiemu, był Taras Szewczenko, jego zdaniem, prawda? Prost mówi, że te wypaczone wizje na państwo, na naród, na religię, prawda, możemy zdobyć, prawda, o wiele bardziej o wiele głębokich, że tutaj tak się wyrażę, płastach kulturowych, aniż tylko on nie wiedział, kim to jest Bandera, pisząc Dwa Królestwa w 1942 roku. Za bardzo. No, był jakiś Wataszka, był, prawda, kimś niepoważnym.
terrorysta, prawda? Ktoś, kto też mówi, uzurpował sobie prawo reprezentować naród ukraiński. Natomiast on widział, prawda, to, co głębiej tkwi. To, że ta ideologia wyrasta, prawda, z negatywnych wzorców. Ta też rzeź tych dzieci w poemacie Hajdamacy jest takim, prawda, bardzo przerażającym elementem poezji. I w ogóle, prawda, inne też poezje ociekają krwią. Jeżeli poczytamy, prawda, to prawie każdy wiersz nawiązuje do rzezi, do, prawda, antagonizmu w stosunku do Polaków, ale jest dużo też elementów obrazoburczych, świętokradzkich, skierowanych chociażby na postacie święte Matki Najświętszej, prawda, w sposób bluźnierczy przedstawia, prawda, niepokalane poczęcie. Czyli coś, co chrześcijanom nie wolno nawet czytać, i Chomyszyn chciał ocenzurować poezję Szewczenki z racji na ordynarne, obrazoburcze, bluźniercze treści, które są tam zawarte. Prawda? W to nie wchodzimy. Nam się wydaje, prawda, że to są, prawda, jakieś przekazy poetyckie i tak dalej. Natomiast właśnie źródła tego wypaczenia tkwiły w głębi uwarunkowań kulturalnych i historycznych. To, co było preludium do rzezi wołyńsko-małopolskiej, mało o tym się mówi, są to wydarzenia z czasów I wojny światowej i z czasów wojny polsko-ukraińskiej. Dość dosadnie i jednoznacznie o tym mówi nasz wielki pasterz, na którego mieliby się wzorować nasi pasterze, próbując układać jakieś porozumienia czy pojednania. Mam na uwadze świętego Józefa Wilczewskiego, którego setną rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Więc mówi, mówi wielki autorytet Kościoła, święty Kościoła Powszechnego. Pozwólcie Państwo, że zacytuję. Z boleścią przychodzi mi wyznać, że nienawiść Ukraińców do Polaków we wschodniej Małopolsce to w znacznej mierze owoce pracy przeważającej części duchowieństwa ruskiego, które w swej pracy politycznej kroczyło i kroczy właśnie drogą skrajnej nienawiści do obrządku łacińskiego i bratniej narodowości polskiej. Więc nowe elity, które powstały w środowisku duchowieństwa grecko-katolickiego, były według rozpoznania świadka tamtych czasów nosicielami tej idei skrajnej nienawiści w stosunku do Polaków. Dalej nasz święty mówi: Ukraińcy chcąc niecne barbarzyństwa, jakie działy się podczas ich inwazji, przypisać konieczności wojennej. Radbym i ja dopatrzyć się w gwałtach ukraińskich tych okoliczności łagodzących. Niestety nie mogę. Gdyby te straszne nadużycia były sporadyczne, byłbym skłonny przyznać słuszność tłumaczeniu ruskiemu. Oczywiście ruski tutaj cały czas odnosi się do rzeczywistości galicyjskiej, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli ukraiński. Skoro się jednak zważy, że gwałty te to nie jakieś gwałty odosobnione, wypadki nader rzadkie, ale powszechne, mające miejsce na całym terytorium zajętym przez Rusinów, jeżeli się zważy, że autorami tych gwałtów był rząd ukraiński, wojsko i ludność cywilna ukraińska, musi się przyjąć do przekonania, że gwałty te były dziełem, i tutaj podkreślę, pewnego iście szatańskiego systemu, który na wskroś przesiągł duszę ukraińską. W duszy tego narodu musiała być już przed tym zaszczepiona skrajna nienawiść do latynizmu i polskości, a inwazja ukraińska nastręczyła tylko sposobności do wyładowania tej nienawiści na zewnątrz. Koniec cytatu, proszę Państwa. To jest rok, sprawozdanie, które pisze święty arcybiskup do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, relacjonuje to, co się działo. Jakżeż trafna jest diagnoza. Proszę Państwa, to się powtarza w 1943 roku w wymiarze o wiele bardziej horrendalnym, przerażającym i powszechnym. Natomiast źródła tego są te same. I teraz przejdźmy, proszę Państwa, do dnia dzisiejszego. Jak wspomniałem,
Świadomość ukraińska jest to wynalazek nowy, który dotyczył niewielkiej liczby elit, która wyznawała tą świadomość. Natomiast lud generalnie był poza tą świadomością. Nie wiem, czy teraz zdążę znaleźć, ale bardzo fajne też stwierdzenie innego pasterza z kresu wywodzącego się, a mianowicie kapelana marszałka Piłsudskiego, księdza Mariana Tokarzewskiego. Tutaj pod ręką nie mam, ale proszę Państwa, cytuję prawie że dosłownie, że chłop z Podola uwierzy w czasie wojny, że po wojnie będą tu Niemcy, będzie Polska, wróci Rosja, nawet Japonia używa tego księdza, ale w żaden sposób nie marzy o jakiejś Ukrainie. Tego, proszę Państwa, nie było w świadomości. Więc tą świadomością, która zespoliła, powstałą na skutek inwencji rosyjskiej, prawda, bo te ziemie były zdobyte na Rzeczypospolitej, były zdobywane nie jako tworzenie państwa ukraińskiego, prawda, nie ta idea przyświecała władcom rosyjskim, tylko zjednoczenie wszystkich ziem ruskich, które uważane były za spuściznę świętego Włodzimierza, spuściznę tej Wielkiej Rusi, którą należy ponownie zrzeszyć pod berłem carów, bądź też władców kremlowskich, komunistycznych. I to konsekwentnie prowadzili, prawda, i carowie rosyjscy, i Stalin dokonał, prawda, ostatecznego aktu zrzeszenia ziem ruskich w lonie Matki Jedynej. Z tym, że ta matka była, prawda, już Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, a pod szyldem państwa, czy państwa ukraińskiego, Ukrainy Sowieckiej, oczywiście, której państwowość była dość iluzoryczna. Natomiast świadomość sowiecka była to jedyna świadomość, która scalała tą całą połać od Uszhorodu do Żytomierza, od Doniecka do Krymu, proszę Państwa, tylko jedna świadomość, to była ta świadomość scalająca, czyli świadomość radziecka. I teraz, kiedy postępuje ta tak zwana dekomunizacja i derusyfikacja Ukrainy, no postępuje proces wyzucia tych ludzi z świadomości, która była przykazywana przez kilka pokoleń i która łączyła tych ludzi w pewną wspólnotę. Zamiast tego przychodzi ideologia wojującego nacjonalizmu. Proszę Państwa, nacjonalizm się odradza jako ideologia powszechna, scalająca państwo. To nie jest specjalność Ukrainy Zachodniej, to nie jest specjalność, prawda, Lwowa, Tarnopola, Stanisławowa, to jest w tej chwili, prawda, ogólnie obowiązująca ideologia na terenie państwa ukraińskiego, naszego sojusznika i geopolitycznego, prawda, tutaj priorytetu, który jest realizowany przez panów tam na górze. Proszę Państwa, więc mówiąc o możliwościach pojednania i wyeliminowania banderyzmu, czy nawoływania do skruchy, mówimy o czymś, co nie jest realne do urzeczywistnienia. Ukraina w takiej postaci, jaka teraz jest, nie może się wyzbyć banderyzmu. Wszystkie, dlatego że przestanie istnieć. Nie ma czym zastąpić, proszę Państwa. Nie ma czym zastąpić. Jest świadomość lokalna Rusi Podkarpackiej, czyli Zakarpacia, prawda, które bardzo mocno związane z Węgrami. Jest świadomość dawnej Małorosji, czy Małej Rusi, która była ściśle związana z Rosją, prawda, w sposób organiczny i naturalny. Jest świadomość, proszę Państwa, w zasadzie brak świadomości Polesia i innych terenów, prawda, gdzie generalnie mieszkali tutejsi. Natomiast, proszę Państwa, coś, co jednoczy w tej chwili, prawda, państwo ukraińskie w wspólnotę narodową, jest nacjonalizm. Dlatego nacjonalizm w wydaniu banderowskim. Stąd też, proszę Państwa, mówiąc o ludobójstwie,
które dość często skrótowo określamy jako banderowskie czy nacjonalistów ukraińskich, możemy, ale, albo nawet też musimy zastępować ten przymiotnik określeniem ukraińskie z racji na to, że to oddaje pełne zalożenie idei ukraińskiej, która tworzyła się w XX wieku, bo innej idei nie było. Była komunistyczna, proszę Państwa. Słucham? Proszę Państwa, tak, petluryzm, natomiast, prawda, gdy chodzi o propozycję petlury, była to bardzo hermetyczna propozycja, którą, prawda, garść socjaldemokratów, czy też skłonnych przyjąć, prawda, liberalną, socjalistyczną wizję, prawda, socjalistyczno-narodową, która nie miała poparcia, jak wiemy, prawda, też w czasie istnienia tak zwanego rządu Petlury, który bardziej był wymyślony przez Polaków, aniż akceptowany przez samych Ukraińców. Śpiewało się, że, prawda, w wagonie dyrektoria, czyli dyrektoriat, a pod wagonem terytoria, czyli, prawda, terytorium, prawda, całe tego dyrektoriatu. Natomiast jakość tego sojusznika wyglądała w ten sposób, że była to armia, jeżeli można użyć określenia armii, która się dopuściła czynu ludobójstwa na ludności żydowskiej w sposób nadzwyczajny. Rafał Lemkin, autor koncepcji o ludobójstwie, zanim sformułował w 1948 roku konwencję międzynarodową potępiającą zbrodnie ludobójstwa, która oczywiście odnosiła się przede wszystkim do Holokaustu. Dwa przykłady inne przytoczył wcześniej, które miały miejsce w historii, które świadczyły o zbrodniach ludobójstwa. Jest to rzeź Ormian na terenie państwa tureckiego i są to przestępstwa petlurowców, pogromy petlurowskie, proszę Państwa. Więc nie wchodzę tutaj w szczegóły, bo możemy, prawda, tutaj ugrzązność, natomiast bez wątpienia, prawda, 50 tysięcy Żydów zginęło w czasie pogromów petlurowskich, więc ta armia była czymś, no, w zasadzie nie do końca, to była nasza mrzonka. To była ta idea federalistyczna Piłsudskiego, która w zasadzie sprowadzała się do tego, żeby tworzyć przestrzeń chaosu. Zresztą wprost tak mówił marszałek, że nie chodzi mu o żadną Ukrainę, prawda? Mogę nawet to zacytować, proszę Państwa. Nie chodzi o Ukrainę, chodzi tylko o stworzenie problemów dla Rosji. Już Państwu mówię. Jest to dość interesujące stwierdzenie, gdzieś go tutaj miałem. Znaczy, może też z pamięci zacytuję. Czy powstanie Ukraina, czy nie, na to wpływu nie mamy. Chodzi nam o to, żeby pozostawić, prawda, przestrzeń chaosu i żeby ten chaos trwał jak najdłużej. Żeby Rosja przez długi czas nie mogła się z tym uporać. Taka była koncepcja, proszę Państwa, tak zwana federalizmu marszałka Piłsudskiego. Wydawało się, że to jest mądrość. Mądrość ta się przerodziła w to, że ze tej emigracji petlurowskiej wyrósł banderyzm. To było zaplecze banderowskie, te Dziaczenki i inni, prawda, uczestniczący w pogromach Polaków, mocno się przyczynili do tego, że było podłoże ideologiczne. Zresztą Doncow sam też przyjechał z Ukrainy, chyba z Mariupola był, jeżeli się nie mylę. Proszę Państwa, stąd zbliżają się do puenty. Chciałbym Państwu powiedzieć, że sprawy rocznicowe powinny nas krok po kroczku przybliżać do prawdy. Do wyzbycia się pewnej poprawności politycznej i do tego, żebyśmy nazywali rzeczywistość po imieniu. Żeby, przyglądając się do tego, jak się tworzy nowa Ukraina, jakim ma być to państwo, które nam się przedstawia jako tarcza przeciwko imperialnej Rosji, nasz sojusznik, prawda, wielki, nosiciel wartości europejskich, bez przerwy o tym się mówi,
że łączą nas wartości. Więc jakie wartości mogą nas łączyć z państwem, w którym ma oficjalny marsz Armii Ukraińskiej, jest to hymn Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów? Jakie nasze wartości mogą łączyć z państwem, gdzie oficjalnym pozdrowieniem w wojsku, w policji, w służbach mundurowych jest oficjalne zawołanie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów przejęte od Związku Faszystów Ukraińskich? Jakie nas wartości mogą łączyć z państwem, gdzie ulice Bandery i pomniki tegoż terrorysty stoją już, prawda, nie we Lwowie, tylko nie w Tarnopolu, nie w Stanisławowie, a aż daleko po lewej stronie za Dnieprem. Więc banderyzm postępuje. Zresztą ambasador państwa izraelskiego w Kijowie ostatnio powiedział, że nic już nie powstrzyma postępu banderyzmu w tym kraju. Nie ma co z tym walczyć. To jest tożsamość tego kraju. Pan Brodski, który jest ambasadorem Izraela na Ukrainie. Nawiązując, proszę państwa, do tych ostatnich wydarzeń, których byliśmy świadkami wczoraj, które będą kontynuowane dzisiaj i aż do chyba 9 lipca, chciałbym, proszę państwa, tylko krótko pokazać kilka z internetu wyciągniętych listów pasterskich wystosowanych przez biskupów grecko-katolickich, biskupów, którzy zdaniem Episkopatu Polski są naszymi partnerami w pojednaniu, przebaczeniu i wzniesieniu się ponad partykularne jakieś, prawda, bóle. Arcybiskup Większy, który samozwańczo się tytułuje patriarchą, Szewczuk wczoraj o tym mówił, że trzeba się wznieść i trzeba wskazać na obustronne winy. Obustronne winy, tak to wczoraj, proszę państwa, trzeba, co więcej, proszę państwa, mówił, że trzeba wskazać, a jakie były przyczyny. Już się nie da zanegować, proszę państwa, ludobójstwa. Dzięki państwu, dzięki panu prezesowi Listowskiemu weszło to do obiegu prawnego, do obiegu politycznego. Już się tego nie da zakwestionować. Więc trzeba szukać przyczyny. A jakie przyczyny? A to są odwieczne wyzyski polskie, które doświadczała Ukraina. A więc Polsce się to należało, proszę państwa, zgodnie z tą logiką, którą wczoraj nam zaprezentował zwierzchnik Kościoła Ukraińskiego grecko-katolickiego. Więc biskupi, którzy są podlegli biskupowi, arcybiskupowi Szewczukowi, w ten sposób kroczą drogą pojednania. Jest to list pasterski biskupa w Stryju, który uczcił w roku 1922 Stepana Bandery i który wystosował, prawda, tutaj też są fotografie przy pomniku, prawda, tego zbrodniarza, stoi biskup w szatach biskupich i sprawuje modły. W Czortkowie uczczona pamięć Stepana Bandery. Biskup grecko-katolicki z kolei, prawda, w tej miejscowości mówi: dziś wspominamy wielkiego syna narodu ukraińskiego, Stepana Bandery, który swoje całe życie poświęcił dla szlachetnego celu walki o niepodległość ukochanej ojczyzny. Dopóki Ukraina będzie miała takich synów i córki, które będą, dopóty będzie istniał nasz naród, tłumaczę tak na żywo, proszę państwa, o Banderze to wszystko. Proszę państwa, corocznie, regularnie raczy swoich wiernych słowem otuchy, czcząc Stepana Bandery, biskup w Kołomyi. Tutaj jest akurat słowo Władyki Wasyla Iwasiuka ku czci Stepana Bandery. To jest rok 2020. To się dzieje teraz, proszę państwa, to nie są jakieś tam lata 90., kiedy tam, prawda, każdemu może się przewracało w głowie. Proszę państwa, tutaj natomiast oficjalny organ
biskupstwa, arcybiskupstwa lwowskiego, rok 2022, czyli zeszły rok, świeży jeszcze. W Charkowie biskupi poświęcili pomnik żołnierzom UPA. Biorą w tym udział dwaj biskupi grecko-katoliccy, proszę Państwa. Tutaj jest to w Charkowie. Ta zaraza jest przez kościół grecko-katolicki niesiona w Charków, gdzie się wyplenia, prawda, ta kultura, która przez wieki była kształtowana, natomiast z tym idą biskupi. Więc czy nasz episkopat o tym nie wie? Jeżeli nie wie, no to w takim razie musimy obolewać z racji na kondycję episkopatu. Skoro ja o tym wiem, prawda, i można, każdy z Państwa może o tym wiedzieć, można siąść do komputera i sobie wyszukać. Takich perełek można, to na pracę doktorską, proszę Państwa, możemy znaleźć. Banderyzm jako oficjalna ideologia promowana przez ukraiński kościół grecko-katolicki. Słyszeliśmy, proszę Państwa, wczoraj słowa, chciałbym powiedzieć piękne, ale nie stać mnie na to, żeby to tak określić, związane z konkretnym wydarzeniem. Wydarzeniem tym jest ludobójstwo. Ludobójstwo szczególnie okrutne. Ludobójstwo, na którego określenie specjalny został wynaleziony termin. Genocidium atrox. Ludobójstwo szczególnie okrutne. Takiej kumulacji zła i przemocy w XX wieku nie było. Mówi o tym rektor Uniwersytetu Katolickiego Świętej Pamięci ojciec Krąpiec. Tego uniwersytetu, który zakazał nam w Lublinie organizacji konferencji poświęconej upamiętnieniu diecezji ludzkiej, która została całkowicie zniszczona przez banderowców. Wszystkie kościoły, które były na terytorium diecezji ludzkiej, zostały zniszczone, które znajdowały się poza terenem miejskim, wszystkie wiejskie. Niedziela, Dzień Pański, 11 lipca, został wybrany przez oprawców na Dzień Zagłady. Żeby ułatwić sobie to krwawe żniwo, przyjęto plan, że Polacy będą w kościele, a więc można, prawda, w sposób mało czasochłonny wszystkich wybić, wyrżnąć, wymordować. Msze święte były przerywane. Kapłani przy ołtarzu byli zabijani. W Kisielinie, jak wspominają świadkowie tych wydarzeń, głupki dzieci były roztrzaskiwane o ściany kościoła. To się działo, proszę Państwa. Czy nie na tym powinien był się zastanowić episkopat polski, żeby uczcić tych, których nigdy nie uczczono, żeby dokończyć te msze święte, które zostały przerwane, które nigdy nie zostały dokończone, proszę Państwa, żeby uczcić tych 21 kapłanów i zakonników, których wymordowali banderowcy. Największa liczba kapłanów, która zginęła z diecezji ludzkiej, z rąk okupantów i oprawców. Proszę Państwa, czy nie jest to czas, żeby Kościół grecko-katolicki się pomodlił za swoich współwyznawców, braci zakonnych obrządku grecko-katolickiego, kapucynów, dwie siostry zakonne, kapłanów grecko-katolickich pomordowanych na Woleniu przez banderowców? O nich się nie wspomina. Natomiast Kościół grecko-katolicki występuje jako adwokat oprawców. Tak, proszę Państwa, mi się wydaje, że najbardziej słuszną formułą w stosunku do dialogu z Kościołem grecko-katolickim mogłaby być formuła, którą zaproponował sam biskup Gądecki, będąc jeszcze biskupem, w 2001 roku, kiedy ubolewaliśmy nad zbrodnią w Jedwabnym. Wtedy padły takie słowa, proszę Państwa. Proszę Państwa, proszę posłuchać, jak ta retoryka w stosunku do tego, co się działo na Wołyniu, różni się od tego, co proponuje się dla Polaków i Kościoła polskiego w kontekście Jedwabnego. 60. rocznicę zbrodni w Jedwabnym, wzorem właściwej postawy moralnej dla polskich katolików jest ta,
którą przyjęli nasi biskupi podczas nabożeństwa pokutnego 27 maja w warszawskim kościele wszystkich świętych. Postawa żalu i skruchy. Tego dnia Episkopat Polski na kolanach, przed Bogiem i ludźmi, zwłaszcza przed naszymi żydowskimi braćmi i siostrami, jak wyjaśnił biskup Gądecki, przewodniczący Rady Episkopatu do spraw dialogu religijnego, wyraził skruchę za winy polskich katolików wobec Żydów, a zwłaszcza za współudział Polaków w mordzie w Jedwabnym i w innych miejscach, proszę Państwa. Słowo biskupie, proszę Państwa. Czy nie powinno byłoby wybrzmieć to w kontekście Wołynia, że episkopat grekokatolicki powinien przyjąć postawę skruchy, paść na kolana i przepraszać za zbrodnie, które popełnione zostały i które popełniane są w tej chwili w kontekście pamięci, bluźnierstwa, czczenia banderyzmu. Nie ma tego zawołania, proszę Państwa. Więc módlmy się i oczekujmy, że taki dzień przyjdzie, że przyjdą do nas pasterzy właściwi i poprowadzą nas i nasz Kościół w kierunku właściwym. Bardzo Państwu dziękuję.